przed wami Kamil Śmiałkowski. Dobry wieczór. Kiedy Kuba mnie zapraszał na dzisiejszy wieczór, obiecywał mi, że będzie możliwość przypierdolenia kilku pisarzom. Okazało się, że pisarze są tylko na filmikach, że nawet jeśli są na sali, to są tylko na filmikach i w zasadzie nie ma jak z nich żartować. A ja lubię żartować z twórców kultury przede wszystkim. Tu nie będzie takiej prawie możliwości, patrząc po tym towarzystwie. No ale cóż, poradźmy sobie z tym, co mamy. Prowadzący tą całą uroczystość, czy w zasadzie wykonujący sketcha pod tytułem Jestem prowadzący, Michał Pałupski, nasza buba kochana. On należy do formacji Châtelet. Ja właśnie jestem człowiekiem wiekowym. Ja pamiętam same początki formacji Châtelet. To było ponad 20 lat temu. Czterech genialnych młodych ludzi, nauczyciel i trzech licealistów, którzy byli przystojni, inteligentni, dowcipni, rewelacyjni. Oni w ciągu kilku miesięcy stworzyli pierwszy program, który był zupełnie inny od tego wszystkiego, co było wtedy w kabarecie polskim, i zdobyli Grand Prix na Pace, najważniejszej imprezie branżowej. Michał dołączył do formacji Châtelet 7 lat później. To już nie były te czasy. To już po inteligencji, po żartach, po humorze, bo to wszystko się już dawno skończyło. Dziś formację Châtelet możecie kojarzyć li tylko z reklamy takiej firmy lichwiarskiej, która wam mówi, pożyczcie u nas 1000 zł, a wasze wnuki jeszcze będą płacić odsetki. Przed Châteletami, właśnie, bo my nie mienialiśmy się tymi notkami, Michał napisał, że przed Châteletami nie dostał się do szkoły teatralnej, coś nas jednak łączy, ale grał w teatrze, w prowincjonalnym, w Częstochowie, ale w teatrze, tytułową rolę w Panu Tadeuszu. Może kojarzycie, to jest taka sceniczna wersja tego filmu Wajdy z Bachletą Curusz. I on tam grał tytułową rolę. Wyobraźcie to sobie. On jako Żebrowski. Jedynym usprawiedliwieniem jest to, że reżyser, starszy już wtedy człowiek, pewnie nic wam nie mówi, Adam Hanuszkiewicz, już wtedy bardzo nie dowidział, nie dosłyszał, chodził o lasce i inni na premierze widzieli, słyszeli i powiedzieli mu, a ty zobacz, czy cię gdzieś w kabaretach nie ma, co? No i on zobaczył i teraz się wziął za stenda. Zobaczcie, jak sprytnie. On to robi w takim triu. Jest z nim Kuba, żeby nie było, że jest najmniej śmieszny. I jest z nim Maciek, że gdyby w ogóle publiczność chciała zwrotu za bilety, czy przepierdło, no to on ich obroni. Idealna trójca. Nie wiem, czy wiecie, tu za 2 tygodnie ma być, oni znowu przyjeżdżają i ma być program pod tytułem Horror Improwizowany. Wreszcie znaleźli dobry tytuł do swojego programu. No właśnie. No właśnie, Maciej Linkę, człowiek, dzięki któremu Buba i Ćwiek czują się bezpiecznie. Nawet na scenie. I my tu nie jesteśmy na roście, ale jednak jest coś takiego w człowieku jak instynkt samozachowawczy. Kiedy to się człowiek włączy, bo tak jak usłyszałem, że mam żartować z Maćka, to pomyślałem, przypomniało mi się od razu takie stare afrykańskie powiedzenie: nie denerwuj lwa jak sra. Co prawda ja jako jedyny z tej dzisiejszej ekipy śpię u siebie. Bo oni, nie wiem czy wiecie, oni mają wynajęty taki apartament. Na dzisiejszą noc, bo wszyscy są przyjezdni. I tam będzie taka orgietka. Znaczy orgietkę będzie miał Maciek, a oni czterej po prostu dadzą dupy. Ale ja śpię u siebie. Ja śpię u siebie. RODO chroni moje dane osobowe.
Teraz jesteśmy wśród ludzi, więc może jakoś dotrwam. Więc troszkę za ten ogon pociągnijmy. Zacznę od wyrazów szacunku. Myślę, że to jest idealny sposób, Maćku, na karierę sceniczną. Czyli najpierw przez kilka lat udowadniać ludziom, że można im wpierdolić, a potem dopiero zacząć chodzić na scenę i żartować sobie z różnych rzeczy. No wiadomo, że wtedy jest dobrze. I słyszeliśmy tutaj, że do 15 roku życia chciałeś zostać policjantem, ale tak opowiadałeś, że po prostu wtedy policja pojawiła się u ciebie w domu i przestałeś chcieć. To było niesympatycznie. Że cię kurwa wtedy stand-uperzy nie odwiedzili. Jakby to nam dzisiaj ułatwiło wszystkim życie. Ja nigdy nie miałem przekonania do ludzi, którzy biją innych ludzi. W sensie tak po prostu, no, że jakby wstaję rano, wiem, że dzisiaj spuszczę komuś pierdol, czy na scenie, czy nie na scenie, tam w pracy i tak dalej. Spotkaliśmy się w życiu dwa razy, porozmawialiśmy chwilę w internecie, nie zmieniłem zdania. Ale może rzadziej, znaczy przynajmniej nie będę tego mówił tak przy każdym naszym spotkaniu, ale pomyślałem sobie wtedy, że może na dzisiejszy wieczór zabiorę żonę ze sobą, żeby ktoś mógł mnie, ale nie chciała przyjść, więc to wszystko się... Wymyśliłem w taki sposób, że od tygodnia jem. Znaczy ja cały czas jem, ale od tygodnia jem jeszcze więcej, dzięki czemu jakby coś tutaj się miało wydarzyć, to oficjalnie jesteśmy w innych kategoriach wagowych. Nawet jeśli, to ja mam taką wyściółkę teraz i nie tak łatwo będzie mi zrobić krzywdę. Bo chciałem tak oficjalnie powiedzieć, że te wszystkie brazylijskie jiu-jitsu, judo i tak dalej, chuja tam warte, Segal, ćwiczę kido, on by z tobą wygrał. Wiem, pisałem o nim artykuł. Teraz tych dwóch panów, Jakub Poczęty Błażewicz i Janek Wolańczyk. Ja muszę przyznać, że ja się od kilku lat interesuję stand-upem, to znaczy no jeżdżę po różnych, dużo czytam przede wszystkim, dużo oglądam, czytam jakieś książki o stand-upie pisane przez stand-uperów, w kraju, za granicą pojeździłem, to właśnie trochę nawet pojeździłem z tymi stand-uperami, z takimi, których ludzie kojarzą, nie wiem, tam humory, jakie ma Giza, wiem jak żartuje tam przy śniadaniu. Kacper Ruciński, jak chichocze, Kaśka Piasecka, jak nadproduktywny jest Rutkowski. Z niektórymi nawet jestem w stanie podjąć rywalizację. To znaczy chrapie równie dobrze co Stramik, czy jem tyle co Lotek. Znamy się, no ale kiedy Kuba powiedział mi, że właśnie tu będą stand-uperzy i wymienił te dwa nazwiska, no to miałem problem. Bo w życiu o tych grupach jeszcze nie słyszałem. Może to się zmieni, ale na razie wiem tylko tyle, co dostałem z takich malutkich notek, z którymi się wymieniamy, więc jakby to wszystko, co my tu mówimy, się będzie w miarę powtarzało, no bo cóż więcej można powiedzieć. No jedyne, co znalazłem ciekawego w tym o Kubie, to, że już gdzieś tu mam, że ma straszny słomiany zapał. To znaczy, próbował już w życiu z 10 różnych hobby. Był to piłka nożna, gra w zespole metalowym, boks, walk rycerskich próbował, ale tam jakiś nerw mu pierdolnął i nie może już teraz. No i teraz się zajął stand-upem. I pytanie, jaki nerw musi mu pierdolnąć, żeby sobie z tym dał spokój? Może spróbuję, Maćku, może byś tam ucisnął w paru miejsc. No, tak czy owak, to się da przeczekać na pewno, stand-up w jego życiu, patrząc na te zmiany. Co do Janka, jeśli dobrze zrozumiałem, on prowadzi sceny stand-upowe w 7 różnych miastach, tak napisałeś w tym tymie. Zobaczcie, to jest zajebisty pomysł. Dzięki temu, nawet jak nikt go nigdzie nie zaprosi, to ma przynajmniej 7 miejsc, w których nikt go nie wyjebie. On tam rządzi, on tam jest szefem. Ale jak zacząłem się wczytywać ten jego biogram, to zobaczyłem, że to jest, i tutaj ten mój wiek trochę zagra, ale że to jest taki idealny syn, którego nigdy nie chciałbym mieć.
Rocznikowo nawet to się zgadza. To znaczy wtedy już znałem moją aktualną żonę, jeszcze nie była moją żoną, ale już bardzo staraliśmy się nie mieć dzieci. I coś takiego właśnie mogło się urodzić. Całkowite moje przeciwieństwo. Gość, który jest zakręcony na punkcie sportu, jakiś mistrz w jakimś pierdopolo. Biega za tam paletką, ale nie ogarnia matematyki za to w ogóle. Chłopina chciał zostać księdzem, kocha tańczyć, mieszka we Wrocławiu. No jakaś kurwa totalna porażka. I jeszcze poszedł na studia dziennikarskie, co jako dziennikarz z 30-letnim dorobkiem najgorszemu wrogowi bym nie życzył. No pójdź. No i gwiazda dzisiejszego wieczoru, Kuba Ćwik. Facet, który... Wszyscy się tu dzisiaj trochę posiłkowaliśmy Wikipedią. Zajrzyjcie. Chyba on na tym zdjęciu wygląda jak Ryszard Riedel kilka miesięcy przed zejściem. To jest gość, który pisze mniej więcej tak, jak normalni ludzie defekują. Wiem, trudne słowo, tłumaczę współrozmawiającym, robią kupę. To znaczy, że on pisze straszliwe ilości. Nie sposób nadążyć. On sam za tym nie nadąży. Jakby tak zaczynał czasem jedną kupę, ale w połowie stwierdzał, że może jednak mam pomysł na jakąś inną. I chociaż obiecał ludziom, że tamta będzie długa i zakręcona, albo na przykład ułoży się w krzyżyk, tutaj pije taki cykl Krzyż Południa, to nie, to ja jednak tutaj, tam i tam, tym przychodzi mu do głowy, czy tam, czym on tam tworzy, że coś innego. I tak popierdując przełącza się na inną i jedzie. I to jeszcze jest tak, że próbuje przy tym różnych konsystencji, bo czasami idzie komiks, czasami słuchowisko, czasami gra karciana, to zawodowstwo, prawda? A przy tym on świetnie te kupy promuje, bo nie wiem, czy wiecie, on jeździ po tej całej Polsce. Czasem sam, czasem z jakimiś z hostessami, z zespołami rockowymi. I tam w każdym mieście ma fanki tego popierdywania, no mistrz po prostu. Absolutnie. Zauważyłem za to na Facebooku, że jego antyfani znaleźli na niego sposób, bo oni po prostu zaczynają się z nim kłócić na Facebooku. A on się daje wciągnąć. I tak jadą. Godzinami, całymi dniami. Oni się zmieniają, a on odpluwa na każdą zaczepkę. A z ich perspektywy przecież każda godzina, którą on spędza na Facebooku, to mniej prosty. To jest sama radość, sama radość. Ostatnio Kuba też na różnych imprezach prowadzi cosplay. Nie wiem, czy wiecie, to są takie przebieranki. Pani się przebierze za Batmana, pan się przebierze za jakąś dziewczynkę z hentaja. Ćwiek ich zapowiada i dzięki temu choć przez chwilę na scenie wygląda normalnie. Na ich tle. A czy wiecie, bo to jest w sumie najciekawsze z tego wszystkiego, że Ćwiek jest gościem, który popsuł Bruce'a Willisa. 8 lat temu. Bruce wtedy przyjechał do Polski, bo kupił sobie udziały w takiej fabryce wódki sowieckiej i był konkurs na coś tam nieważne i oczywiście Ćwiek go wygrał. Nagrodą w konkursie było spotkanie z Bruce'em Willisem. I on kurwa się z nim spotkał i go popsuł. Spierdolił Bruce'a Willisa. Czy widzieliście w ostatnich 8 latach jakiś choć jeden dobry film z Bruce'em Willisem? Nawet piątą szklaną pułapkę spytał. Nie wiem, co on mi powiedział. Nie wiem, co tam się stało. Ale jeśli wiecie, dlaczego pierdulnęła kariera Bruce'a Willisa, jeśli chcecie wiedzieć, to tu właśnie siedzi na krzesełku. Kilka lat później, może widzieliście, bo napisał nawet o tym temat książkę, on pojechał w taką trasę po Stanach, by odwiedzić różne słynne miejsca popkulturowe, spotkać się z różnymi znanymi ludźmi. Na szczęście, dla tego miejsca również, jak podjechał do Stephena Kinga, to go nie było w domu. Nie wiem, może Bruce Willis do niego zadzwonił. Weź kurwa, zamknij futryny, powiedz sekretarce, że cię nie ma, ten gość się rozjebie, życie, koniec. Potem pojechał na plan serialu Walking Dead.
ci, którzy oglądają, na pewno zorientują się, w którym to było sezonie. Jest też taki świetny, a był taki świetny... Ale King też przez ostatnie lata nie napisał żadnej dobrej. No ale to nie ma co porównywać z Bruce'em Willisem. A może wiesz, może tam Kuba się po prostu otarł o drzwi i potem otwierał klamkę i już, i poszło. Usiadł na fotelu. Tak, no. Widziałem się z nim w 2013. A, no. Był taki kiedyś bardzo dobry serial Firefly. On przetrwał jedynie rok na antenie. To był 2003 rok, więc dawno temu. Nie wiem, może on wysłał kurwa jakąś pocztówkę. Nie wiem. Później przez lata Kuba walczył, przez lata walczył o to, żeby ten serial wznowiono. Robił dziesiątki różnych rzeczy. No i oczywiście nie wznowiono go do dziś. Tam w pewnym momencie twórcy jakoś się zorientowali, nakręcili film kinowy jako kontynuację, ale chyba wszystko się znowu rozpierdoliło. Na pewno znowu coś im tam... Spotkałeś się z Filonem albo wysłałeś mu na Twitterze coś i tak. Świętości miałeś nie ruszać. No. Teraz się wziął za stand-up. Polska scena stand-upu. Zobaczymy, ile to potrwa.